Za chwilę, kochani, z małym chórem Wielkiej Stacji idziemy do Wodzisławia Śląskiego na koncerty. Spakowaliśmy się, jeszcze czekamy na dwóch spóźnialskich. Zespali. Oglądaliśmy konsystorz z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem. Akurat trafiliśmy na ten moment, kiedy od papieża otrzymywał właśnie insygnia kardynalskie. Cieszymy się z tego bardzo, modliliśmy się za księdza kardynała, bo jest naszym takim przyjacielem chórkowym. Będziemy wysyłać posiłki, kolację, jutrzejsze śniadanie i obiad. A w międzyczasie próby, koncerty. Jak nam przestanie padać, to sobie zrobimy taki krótki spacer po Wodzisławiu. Więc myślę, że dobry to będzie czas i życzę Wam też dobrego czasu tutaj w Wodzisławiu. Kochani, dojechaliśmy już do hotelu, dzieciom się podoba budynek, rzeczywiście wygląda dość okazale. Zostawiliśmy w hotelu wszystkie nasze rzeczy. W tej chwili przyjechaliśmy do szkoły, gdzie w jednej z klas zostawiliśmy nasze rzeczy. Tutaj będziemy jedli też obiad, a później będziemy mieli próbę po obiedzie na rynku. W tej chwili jeszcze trochę pada, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni i będziemy mieli piękną pogodę. Please. Ciocia Ania właśnie ustala tutaj... Co ustalamy? Pokoje ustalamy, a raczej mieszkańców pokoi. Kto z kim no, będzie? To jest bardzo ważne, prawda? Nie, będzie te trzy. Aha, te trzy. A do Marysi i do młodej mamy trzy. Kogoś dobra. Smacznego! Czego dzieci z nami? Smacznego obiadku. Pyszne! Pyszne.pl. Smacznego. To był po prostu dwa, że perfekt zrobiłem obrócki. Mogę ja spróbować? Dobra, spróbuję. Później ja. Znowu jest w szedzie. Nieładnie. Zjedliśmy, kochani, bardzo pyszny obiad. Również mieliśmy bardzo obfity deser. A teraz idziemy już na koncert. Ze szkoły, w której jedliśmy posiłek, musimy udać się na pieszo. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert będzie piękny. Przestało padać i że publiczność, mam nadzieję, że też dopisze. Idziemy na koncert. I nie pada. I nie pada na szczęście. Coś nowego. To jest ksiądz proboszcz.
nasz webmaster Wojtek. Wszystko gotowe do śpiewania pieśni!
łatwo. Dobra, to myślę, że... Zaciskanie w Wrocławiu byli od 257, tak jak było lokowane miasto. Więc no to byli pierwsi ludzie, którzy umieli pisać, czytać, więc oni wnosili wszystko, co było nowoczesne. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, dzisiaj tu jest restauracja Sestersko, wymyślili dobre piwo. Ale ja chcę powiedzieć, że piwo pijemy właśnie dzięki zakładnikom. Może nie w takim wymiarze, słuchajcie, jak teraz, gazowane, ale czemu kiedyś ważono piwo? Czy wiecie? Nie wiecie? Jakieś słowo? Co to jest? Dziadówka? To jest dziadówka. To jest dziadówka, czyli zupa z żarnowca, z benedyktynek, z rodowodów koszyckich. Zupa, mogę powiedzieć, z gwoździa. Zupa z gwoździa. Dzieci dostały prezenty. Co dostałyście? Nas na polarek, serduszka. Serduszka. Ciocia, ale piękne, nie? Ale ojcze, zobacz tego, on jest piękny, jestem w jego fanklubie. Dostaniesz to? Nie chcę, jest głupi, nie chcę. Natasia? Ale ładny, słodki, nie? Taki ten rudy. Fajny. Ale wielki. Patrzcie, Oliwier jest taki. Ojcze, kupi mi ojciec taką kluskę. Ja muszę mieć taką kluskę. Ojcze, ja chcę taką kluskę. Piotrek znalazł Ducha Świętego, gołębice. Tu jest puchata kura. Tu jest puchata kura. A kupiłem sobie taką fajną koszulkę. I love Jesus. Niam, niam. Ona ma ojciec fajny. I love Jesus. Piękna. I prawdziwa. Jesteśmy gotowi. Już można? Wszyscy słyszą, widzą? Tak. To super. Witamy Was. Jesteśmy strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Włodzisławiu Śląskim. Przed Wami nasz najnowszy nabytek. Samochód pierwszowyjazdowy, czyli tak zwany samochód, który wyjeżdża najczęściej, najbardziej eksploatowany i w największej obsadzie. W dniu dzisiejszym pełni nas służbę 10 osób, w tym dwie osoby na stanowisku kierowania, czyli osoby, które odbierają telefony, jeżeli ktoś potrzebuje naszej pomocy. 8 strażaków pełni służbę na samochodach bojowych. W chwili obecnej mamy obsadzone 3 samochody bojowe. Pierwszy w największej obsadzie 5-osobowej, ten pierwszy wyjazd. Auto ciężkie, czyli głównie z dużą ilością wody i samochód specjalistyczny z drabiną.
kuchni naprawdę bardzo dużo sprzętu. Każdy strażak powinien udzielić pierwszej pomocy. Mamy do tego specjalne szkolenia. A oprócz tego w szeregach naszej straży pracują również ratownicy medyczni, którzy na co dzień jeżdżą w karetkach. Także można powiedzieć, że u nas poziom pierwszej pomocy, tej kwalifikowanej, takiej jest bardzo wysoki. Tutaj dalej już niestety sprzęt bardziej zaawansowany. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, potrzebuje naszej pomocy, to możemy jej podać tlen, możemy jej zrobić sztuczne oddychanie, mierzyć poziom cukru. Więc sprzęt, który ratuje życie ludzkie. Tutaj jest teraz dołożona taka pompeczka, którą możemy sobie zatankować pianę do samochodu, ponieważ na tym samochodzie mamy też pianę do gaszenia między innymi właśnie samochodu. Najczęściej używane podczas pożarów na budynkach wysokokondygnacyjnych, czyli potocznie zwanych blokach. Jak trzeba aż na górę się rozwijać, to żeby nie brać ich wszystkich pod pachę, to strażak bierze sobie dwa takie kasetony, które są naprawdę ciężkie i musi z tym wejść przykładowo na 7 piętro, żeby dostarczyć tam wodę i zgasić pożar. A tutaj zaczyna się kolejna jako ratownictwo medyczne. Tu jest na przykład deska ortopedyczna dziecięca, czyli taka na was, zobaczcie, taka malutka, idealnie do was. Oby nigdy nie musieliście z niej korzystać, bo znaczy, że wtedy się coś stało. No chyba, że na jakichś kursach czy szkoleniach, no jak nie wiem. Ponieważ... Ola, chodź. Ola, chodź. Idziemy do hotelu. Najadłyście się na kolacji? Ja zjadłem tyle, że już nie mogłem więcej. Jutro tu na śniadanie przyjdziemy. Pałac Dietrich Steinów. Aha. I kiedyś pałac ślubów. Tak, teraz muzeum. Legenda głosi, że między pałacem a basztą, która jest w pobliskim lesie, jest tunel, którym księżna uciekała w XVII czy XVIII wieku. Natomiast do tej pory odkryli jakieś skrawki tunelu. Prawdopodobnie jest zasypany.
ale do końca nikt nie sprawdził. Aha, czyli historia może być prawdziwa. Tak. Natomiast w naszym muzeum, które jest tutaj, znajdują się szczątki czarownicy. Mamy własną czarownicę, tak się okazuje. Można ją tu zobaczyć. Nic ciekawego. To jest nasz hotel Amadeus. Alicja. Alicja, pokój 204, bierze swoje podopieczne. 210, Grześ. Nie. Hotel jest bardzo fajny, ładny. Tylko są karty, którymi się otwiera drzwi i niektórzy już zatrzasnęli swoją kartę. Widać, kochani, że hotel dzieciom się bardzo podoba, łącznie z tym, że chcieli koniecznie podzielić się ze mną swoimi radościami, to co ich kręci, to co ich zachwyca. Pójdźmy do ich pokoju i zobaczymy, co tam jest takiego interesującego, co chcieli mi koniecznie pokazać. Jest lodówka. Lodówkę macie? Mamy lodówkę. Mówiłem, że będzie lodówka. Mamy lodóweczkę w pokoju. Taki telewizorek, tylko go nie posłuchajcie, nie strzelajcie z, jest YouTube. Z tych, YouTube tak jak na kolanie. YouTube jest? Okienko ładne. Ty zajmujesz kanapę? Ojciec, jedną wow. 5 razy wygodniejsza od łóżka. Nie, akurat tu są strasznie wygodne. No. To Ryan chyba. Nie te twarde. Ja idę, muszę do kościoła jechać. Hotel jest bardzo piękny i ekskluzywny. Polecamy. Ale nie zrobiliśmy jakiegoś przeszkolenia, jak się nim posługiwać. Mam nadzieję, że dzieci to nic nie zdewastują, że nie będziemy musieli odkupywać takiego pięknego hotelu. Na takie przedśniadanie mamy tosty i herbatkę albo kawkę. McDonald's. Dobre tosty? Tak. Dobra. Fajnie. Czy Michasia się wyspała? Co robicie, przedszkolaczki? Bawicie się? Ile masz latek, przedszkolaczku? 6. A ty? 5. A ja 2. A ja 2,5. A ty się jeszcze nie urodziłaś? Jest! Prawie. Proszę Państwa, właśnie przygotowują się na koncert nasze gwiazdki, gwiazdeczki. Już będą pięknie wyglądały. Kochani, a teraz idziemy na mszę świętą do kościoła, a wcześniej jeszcze będziemy mieli taki mini koncercik. Pozdrawiamy!
Ale ładnie tańczy. Pięknie. Tak nie umiem. Brawa dla Kuby. Może ktoś chce zatańczyć z Kubą, co? Jakąś partnerkę sobie wybierz. Gabrysia. Ładnie. Jaka zupa? Gulasz. Gulaszowa jakaś. O, już prawie zjadłaś. Musi smakować chyba. Święty ptyś też zjadłeś. Mamy na drogę jeszcze bułeczki. Spokojnie, powolutku, powolutku. Bardzo miło z wami tutaj spędzić te dwa dni. Szybko minęły, niesamowicie za szybko. Także słuchajcie, nie... szczęśliwej drogi i do zobaczenia. Mam nadzieję, do zobaczenia. Nie za bardzo się naraziliśmy? Nie, ależ skąd? To była czysta przyjemność. To dziękujemy bardzo. Na wysokości zadania, a my doceniamy. Miło mi bardzo, przekażę. Przekażę tym, którym trzeba. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęśliwej podróży. Ojcze, niech ojciec napisze, jak dojedziecie. Dobrze. Bo mnie już o to ksiądz proboszcz prosił. On do mnie będzie dzwonił potem. Zapraszam was znowu, jak będzie okazja, to damy wam znać, żebyście tutaj przyjeżdżali. Bez okazji też przyjeżdżajcie. Dobrze, słuchajcie, na miary macie, za, tak, może być za tydzień, wszyscy się ucieszą. Na miary nam nie macie, w razie czego. Szczęśliwej podróży, powodzenia w szkole, na koncertach i wszystkiego dobrego. Ściskam was wszystkich. Pokój dobro, kochani. Wyszliśmy na sekundkę i mamy moc wrażeń. Trzeba się rozprostować. Siłka. Lidia. Lidia. Tak. Kameramen! Skiri toilet! Zaraz przyjedziemy!